Hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki, a ci znajdujemy się w pewnym materiale specjalnym, który zapowiadałem już od dłuższego czasu. Dlaczego dopiero teraz? No dlatego, że byłem w Polsce niedawno i dopiero udało mi się zdobyć rzeczy, które będą tematem i tego filmu, i jeszcze jednego materiału specjalnego, ale nie wyprzedzając faktów, moi drodzy. Dzisiejsza tematyka oprze się o pewien, no powiedzmy, ponowny unboxing płyty, ponowny unboxing liftera Doxona. Dlaczego ponowny? Dlatego, że jak płytka do mnie doszła, nie pamiętam teraz, czy dwa, czy trzy miesiące temu, czy jeszcze troszkę więcej, no to niestety trzeba było ją po prostu rozpakować, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. I dlatego, żeby sprawdzić, czy nie ma w niej złotego liftera. Tutaj taka mała anegdotka dla osób, które nie wiedzą, czym jest złoty lifter. Mniej więcej jest to to samo, czym był złoty tukan, czyli jeśli coś takiego otrzymaliście w swoim zamówieniu, to od momentu otrzymania go wszystkie kolejne płyty czy wszystkie kolejne koncerty Oxona były dla Was darmowe dożywotnio. Znaczy są dla Was darmowe dożywotnie, jeśli takie coś otrzymaliście. Tutaj pewnie jakieś Terms and Conditions TNC są w to włączone, ale tutaj musiałbym już bardziej pytać Oxa o takie rzeczy. Niemniej no mnie się tego złotego liftera, jak widać, nie udało zdobyć, ale to żaden problem. I tak płytkę dołączam do swojej kolekcji i tak pewnie kolejne kupię, no, dla mnie to jest żadna różnica. Mała może jeszcze informacja pro tego liftera. Jeden był dodawany do wersji standardowej, czyli tylko i wyłącznie płytka w preorderze, która była, oraz jeden był dołączany do wersji z... Kurczę, teraz nie pamiętam, czy to była koszulka, czy bluza. W każdym razie drugiej wersji, tej bardziej deluxe. No i w sumie chyba podobnie było z tukanem, teraz nie pamiętam dokładnie. Chyba przy kimś zupełnie niezwykłym, w sensie płyta, ktoś zupełnie niezwykły, która znajduje się tutaj. Przy niej chyba ta akcja chyba nie miała miejsca. Niemniej, moi drodzy, przejdźmy już do samej płyty, ponieważ tak jak standardowo w większości innych płyt mamy tutaj, w sumie to właśnie, tutaj może małe sprostowanie. To nie jest bezpośrednio płyta Oxona, tylko to jest kooperacja Oxona i Sarnuli, bo czasem się zapomina o takich ludziach jak producenci na przykład, prawda? Kto by się spodziewał? Tak jakby od Janka rapowanie ktoś zapomniał o nocnym. Przepraszam, takie żarciki. Niemniej, moi drodzy, mamy oczywiście podpis na pierwszej stronie i Sarnuli, i Oxona. Tak samo było w kimś zupełnie niezwykłym, tam był z tyłu podpis. W mixtape'ach tutaj, znaczy w mixtape'ie, tak, w mixtape'ie One Take'ów również jest tutaj Oxon podpisany na przedzie wraz z numerkiem i tak samo było bodajże, tak jest, w Tukan mixtape'ie również jest on tutaj podpisany wraz z numerkiem. Natomiast jeśli chodzi o liftera, numerek znajduje się na końcu, zaraz za książeczką z tekstami, jest to numer 412, to jest oczywiście płytka. No i mamy książeczkę z tekstami, tak jak mówię, nie będzie taki standardowy unboxing, bo nie ma tutaj za bardzo czego pokazywać, to jest typowa, standardowa płyta, bez wleb, bez niczego specjalnego. Natomiast, co bardzo mi się podoba, bo myślę, że warto powiedzieć tutaj o parę rzeczy o trackach, to track, który już mocno promowałem wielokrotnie i na Discordzie i wszędzie, czyli Jestem Śmieciem, jedna z, w sumie to topka, jeśli chodzi o tę płytę dla mnie. W ogóle też płyta dla niektórych może być troszkę krótkawa, ponieważ to jest, znaczy no, dla niektórych może być to po prostu zwykła epka, dla mnie to jest zwykła płyta. Jakby nie jest obojętne, czy jest 10 tracków, czy jest 16, ważne, żeby tego się dobrze słuchało. Natomiast tutaj mamy 9 tracków plus intro, ja to bym tak liczył, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o pełnoprawne piosenki. Natomiast właśnie Jestem Śmieciem, czyli numer 4 tutaj na liście, jest moją ulubioną i promuję ją wszędzie, gdzie się da, bo jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna i troszkę żałuję, że słabo się w sumie obejrzała i przesłuchała, jak zresztą większość kawałków Oxona. Drugą, którą bym polecił, to jest Tlen, ale to już myślę, że tutaj jakieś takie powiązanie mam jako również twórca i stąd ta piosenka tak bardzo mi się podobała. Kolejną, coś co myślę, że już trafi do większej ilości osób, jest Raindrops z Adrianem Burkiem. Piosenka w sumie bardziej o miłości, aczkolwiek bardzo, bardzo, bardzo przyjemna. Powiedziałbym, że troszeczkę, nawet powiedziałbym, że wręcz nie w stylu Oxona, ale właśnie to było tak przyjemne, tak pociągające w tej piosence. No i szczególnie początkowy sample, który tam się pojawił. Mam nadzieję, że nie pomyliłem terminologii. No i jeszcze oprócz tego wszystkiego, Własny Lot też całkiem przyjemny
przyjemny track. Pozostałe również rzeczywiście trzymają poziom. Ja tutaj wymieniłem cztery, które uważam, że patrząc na moje gusta, które wyznacie, również i może wam się spodobają, bądź też wiecie, które was odrzucą w najgorszym wypadku, jeśli zupełnie wam się nie podoba mój gust. Niemniej, moi drodzy, jeszcze z ciekawostek, Bagno, czyli track numer 8 tutaj, pojawił się na kanale jako formie w sumie. Lyrics Video. Pojawił się na BDF. Branded Familia to jest oczywiście label Słonia. Zdziwiło mnie to dlatego, że nie spodziewałem się tam w ogóle zobaczyć Oxona kiedykolwiek, po czym jakiś miesiąc później, czy dwa miesiące później, okazało się, że on w ogóle był na ficie u Słonia w 2015 roku bodajże. Właśnie też jeden z tracków, który znalazłem w PDF-ie, bo w ogóle zacząłem słuchać Słonia dosyć namiętnie i przesłuchałem chyba połowę jego dyskografii, tak się chyba to nazywa. Niemniej w ogóle Oxon jako osoba, on się pojawia niemal wszędzie, no albo na ficie, albo właśnie ze swoim własnym kawałkiem. I na ilu ja już go labelach w sumie widziałem, to jest wręcz szokujące. Tak jak mówię, albo na ficie, albo ze swoim kawałkiem. Występuje też w paru innych miejscach, czasem jako gość, czasem po prostu jakby, jako że ma pewne powiązanie z freestylem, to i chyba najbardziej znanym jego zdjęciem właśnie z takich bitew freestyle'owych to jest zdjęcie, gdzie był akurat z Korem, gdzie Kor chyba bodajże wtedy wygrał WBW. Proszę poprawcie mnie, bo Kor parę pasów miał. Niemniej, moi drodzy, coś, co właśnie do czego chciałem dążyć, bo Oxon pojawił się na Rap Knockoucie i zjadł tam bodajże Frostiego Reggae, chyba bodajże tak się goś nazywał. I moi drodzy, ci, którzy wiedzą, co będzie się działo za jakiś czas, prawda? Może to wezmę stąd. I szczerze mówiąc, tego wydarzenia jestem bardzo ciekaw, ponieważ o nim właśnie słyszałem niedawno. Mam nadzieję, że wrzucę ten film jeszcze zanim to wydarzenie będzie miało miejsce i zanim zostanie ono wrzucone na YouTube'a, bo to chyba będzie zderzenie dwóch osób, które bardzo lubię z polskiej sceny rapowej i zarazem dwóch gości, którzy potrafią się cisnąć w dość spektakularny sposób. Tak więc, moi drodzy, to było na tyle, troszkę sobie bardziej pogadałem, aniżeli zrobiłem unboxing, ale to dlatego, że no nie było za bardzo czego unboxować, tak? No wszystko, co miało być zunboxowane, zostało zunboxowane, była raczej moja polecajka i parę rzeczy, które chciałem dodać do tego wszystkiego. Z mojej strony mam nadzieję, że wam się podobało, zachęcam przynajmniej do zapoznania się z Difterem jako z płytą. Ja, tak jak powiedziałem, przedstawiłem te swoje typy, te moje ulubione, powiedzmy, piosenki z tejże płyty. No i cóż, dziękuję wam bardzo za uwagę. Widzimy się w kolejnym materiale specjalnym, bądź po prostu jakimś standardowym materiale, który tworzę na co dzień. I co? Do zobaczenia, do następnego i na razie.